się nie stało, kochani, nic się nie... A nie, jeszcze nie, dobra, przepraszam, to zaczyna się euro, ale u nas już atmosfera jest gruba. Drodzy państwo, gruby to ja jestem, ale pytanie, gdzie jest łysy, jak to mówią, albo golfiarz, jak to mówią, czyli Kuba Maciejski. Normalnie by on teraz, bym go wskazał, on by wskazał na mnie i byśmy zaczęli, ale go nie ma, wyemigrował, ma dość, albo nie ma dość. Połączmy się jednak z Kubą Maciejskim. Kubo, dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo, gdzie ty jesteś, na Boga? Ja jestem na razie na Ukrainie. Ostatnio mówiłem naszej szefowej, że nie lubię Warszawy, tak, więc wybrałem się do wschodniej Europy. Ale powiem wam tak, złodziei tu mają większych w polityce, ale takich niemożliwe. To tylko w Warszawie u nas mamy. Takich na Ukrainie aż takich, to nie ma. Takie zdradzieckie mordy jak u nas to nie ma tam, tak? Takich. Takich mord zdradzieckich nie. Złodzieje są lepsi, naprawdę. Po te zegarki, aczkolwiek u nas też były zegarki, nie? Były. Sławek Nowak mógłby wiele opowiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że już zebrał na kaucję pieniążki. Ty, to kiedyś jak jechałem na Ukrainę, to byłem dumny, tak, ja z Polski, teraz się boję, że powiedzą, a ten od Nowaka. Znaczy, widzą Polaka, łapią za portfel, tak? Jest takim Sławek Nowak, także tak powiem, pozostał w głowie. Kuba, słuchaj, ale uspokójmy twoich fanów, uspokójmy widzów telewizji w Polsce.pl. Zamierzasz wrócić? Zamierzam wrócić. Ale jak Tusk, czy nie jak Tusk? Zamierzam też zrobić pewne podboje tutaj na Ukrainie, w Mołdawii, ale o tych podbojach pochwalę się, jak wrócę, przyjadę z trofeami, pokażemy naszym widzom, których ja bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, jestem na Ukrainie, drogi Sławek Nowak pobudował takie, można tam schować konia w drodze w dziurze i naprawdę nie będzie go widać. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, a najbardziej jestem zadowolony, że jednak wrócisz, nie będę musiał tego krzyża sam nieść, że tak powiem. Kubo, bardzo ci serdecznie dziękuję, ale jeszcze tylko mam pytanie, czy wrócisz, bo nie odpowiedziałeś, czy wrócisz jako ty, czy wrócisz jako Tusk? Bo wiesz, ten Tusk ma wrócić, coś tam mówią, nie? Wrócę ja, wrócę łysy, ogolony i jak zawsze kochający widzów programu bez spiny. Drodzy państwo, to jest jedyny moment, kiedy widzicie Kubę Maciejskiego bez golfu, ale takie rzeczy się zdarzają, tylko w telewizji w Polsce.pl, a przede wszystkim w Bez Spiny. Kubo, dziękuję, a ja próbuję ten wózek pchać z mozołem dalej. Dzięki, Kubo, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy państwo, mam nadzieję, że Kuba z tej Ukrainy wróci, ale drodzy państwo, kiedy Kuba wyemigrował do Europy Wschodniej, to do Europy Zachodniej zawitał Joe Biden, a chociaż nie, przepraszam, drodzy państwo, no wróć, przecież komentarze jeszcze, no a ja już tu chciałem z Bidenem coś robić, komentarze są fajne. Juga pisze, chłopaki jesteście fantastyczni, a trole lewackie nie rozumieją waszej mowy, bo to nieuki i na żartach się nie znają, więc krytykują, bo tylko to umieją. Ja bym dodał, że tylko to umieją nawet. Dziękuję. Ksawery Trębicki, nasz ukochany Donald Tusk wraz z Rafałem Trzaskowskim będzie niósł trumnę z logiem Platformy Obywatelskiej i będzie pogrzeb i powie Wir Deutschland. Tak będzie, drodzy państwo, tak się dokładnie stanie. Dalej. Mateusz Zygmunt. Platforma to może sobie utworzyć gabinet, ale dentystyczny na NFZ. Sławek Neumann, pamiętacie słynną aferę ze Sławkiem Neumannem? Jak tam się okazało, że NFZ jakieś pieniążki poszły do znajomej kliniki, on to załatwi. Dancia, panie Wojtku, ma pan akcent, jakby pan całe życie spełnił in America. Tak, drodzy państwo, tak, nie spędziłem życia w Ameryce, a nawet w Ameryce nie spędziłem, ale Anna Ignatowicz nam napisała Danke schön, wunderbar. I Deutschland. Tak, drodzy państwo, jedziemy dalej. Jedziemy czym? No to tym, o czym już mówiłem na wstępie, czyli Joe Biden. No, odwiedził Amerykę. Amerykę to on z Ameryki, to on przyjechał. Europę Zachodnią. No i okazało się, że tak, gdyby nie to, że w Polsce rządzi PiS, to on by do Polski przyjechał, a przede wszystkim spotkałby się z prezydentową, prezydentową Kidawą Błońską. Oczywiście, ponieważ była o tę sprawę pani prezydent, nie klaszczemy. Pyta w Radiu Z, no więc zobaczmy pytanie, zobaczmy odpowiedź. Czyli rozumiem, że gdyby pani była prezydentem, to jednak Joe Biden odwiedziłby Warszawę, tak? Na pewno.
Drodzy państwo, to jest pewne, że gdyby Joe Biden tylko odwiedził ten, to natychmiast by się spotkał z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Ale drodzy państwo, okazuje się, ponieważ no, powrót Bidena do Europy, powrót Tuska do Polski, powrót Kidawy do mediów, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pani wicemarszałek, była ona spytana o jej kolegę partyjnego, pana Budkę Borysława. No posłuchajmy. Sukcesy Borysa Budki proszę wymienić, pyta pan ze Skroniec. Przeprowadził Platformę przez bardzo trudny moment. Nasz klub się nie podzielił, działamy razem. Czas pandemii bardzo trudny, jednak nasza aktywność była i była widoczna. Wydaje mi się, że na... Drugi to sukces? Najważniejsze, że... To są dwa, bo to jednak utrzymanie aktywności to jest jedne. A trzecie to, że przygotowaliśmy i przygotowujemy bardzo wiele cennych rozwiązań dotyczących edukacji, zdrowia, polityki zagranicznej i to wszystko możemy w każdej chwili zaproponować i złożyć takie ustawy. A kiedy one zostaną złożone, czy zaprezentowane szerszej opinii publicznej? Te ustawy były prezentowane opinii publicznej i na naszych konferencjach, natomiast ustawy składamy wtedy, kiedy wiemy, że mogą zostać przeprowadzone i możemy to wprowadzić w życie. Drodzy państwo, no widzicie, doliczyła się trzech wielkich, wspaniałych cech, czyli nie do końca nie zabił Platformy, to jeden sukces, do końca nie zabił Platformy, to drugi sukces i do końca nie zabił Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Drodzy państwo, no wielkie sukcesy, olbrzymie sukcesy, no ale co się tam w tej opozycji, zaraz przejdziemy do PiSu, już ostrzegam, ale co się w tej opozycji dzieje, okazuje się, że nie wszyscy kochają Rafała Trzaskowskiego i już tutaj przypominany Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej, wyraził się o nim w następujący sposób. Ja dzisiaj, wcześniej uważam i uważałem i będę uważał, że demokracje budują silne partie polityczne. Demokracja jest wtedy silna, kiedy są partie polityczne. Dobrze, tworzenie pan, nowych ruchów, pan teraz tworzenie mówi, nowych... Że Donald Tusk, przepraszam, że Rafał Trzaskowski w tej chwili gra na siebie, a nie na Platformę? Uważam, że ta aktywność, ja rozumiem intencje, że to szerzej niż Platforma, ja to wszystko rozumiem, ale uważam, że lepiej byłoby i to powtarzam cały czas, gdyby to robiła Platforma Obywatelska. Rafał Trzaskowski jako wiceszef Platformy i ludzie Platformy taki obóz robili, bo to jest obudowywanie partii. Silne partie polityczne dają silną demokrację. Drodzy państwo, co tam się wyprawia? Przecież jak ten biedny Trzaskowski, wystarczy, że się odwróci, że spojrzy na Rzeszów, że pojedzie do tego Rzeszowa, a ci już mu wbijają te noże, noc długich noży w Platformie Obywatelskiej. Tymczasem Warszawa, jaka jest, każdy widzi. A idziemy dalej, ponieważ to jeszcze jedna polityczna, a chciałem powiedzieć pacynka, ale ja się absolutnie od tego odcinam. Gdzież w życiu, to złośliwi tak piszą, no... Pytany był poseł, bodajże Szłapka, pytany był o pana Gowina, czy go przygarnął. Przygarnij kropka, była kiedyś taka akcja. Posłuchajmy. Mówię, ja obrażam, pan sobie, że jeszcze przed wyborami opozycja przygarnia do siebie Jarosława Gowina? No dzisiaj mi jest sobie bardzo trudno to, dlaczego? To wyobrazić. Dlatego, że Jarosław Gowin... konsekwentnie uczestniczy w demontażu instytucji państwowych robionym przez Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze przed chwilą namawialiście go do tego, albo, żeby rząd techniczny tworzyć. I albo, że tak powiem, porzuca to i wychodzi z tego. To wtedy to nie było istotne, kiedy namawialiście go, żeby stworzyć rząd techniczny? Znaczy jakby... Celem opozycji powinno być to, żeby natychmiast wyjść, żeby jak najszybciej przestać być opozycją. Czyli czekajcie, wróć, jak jak wiosną ubiegłego roku rozmawiali z Gowinem, żeby rozwalić PiS i zrobić rząd techniczny, to Gowin nie uczestniczył w demontażu demokratycznego państwa prawa. A dzisiaj, jak poszedł po rozum do głowy Gowin i stwierdził, że to dla niego żadny geszeft przechodzić do Platformy, bo tam się liczy tylko interes, to, drodzy państwo, już jest zły. No, ciemno, czarno to widzę, chociaż droga Platforma Obywatelska, droga Lewico, jak będzie taki moment, w którym będzie mógł uciec z tej łódki prawicowej, to pan Gowin na pewno ucieknie, przestańcie się przejmować, prędzej czy później przyjdzie. Dobrze. Posłem Gowinem, wicepremierem Gowinem przechodzimy gładko w stronę polskiej prawicy. I teraz bardzo ważny moment. Nasz wielki widz,
Karol Karski, wielki politycznie oczywiście, który wiemy, że nas ogląda i lubi, bo już kiedyś zwracał nam uwagę na pewien błąd, dał się ogolić, ale nie dał się ogolić opozycji, nie dał się ogolić, no dobra, i pokażmy w każdym bądź razie, jak się golił, za ile. Przyciął brodę za 70 zł. Poseł Karol Karski, europoseł, pan profesor, przyciął brodę, co pokazał Super Express. Drodzy państwo, serdecznie pozdrawiamy ten zakład fryzjerski, w którym się pan poseł ogolił. Bardzo sympatyczną panią też widzimy, popieramy, że tak powiem, panie pośle, niech się pan nie da ogolić w tej Brukseli, bo to gdzie to, gdzie w życiu. Dobrze, dziękujemy, ale inni ważni przedstawiciele obozu władzy również są, że tak powiem, na muszce brukowców. I nie mówię tu oczywiście o Gazecie Wyborczej, głównym brukowcu polskim, ale drodzy państwo, tymczasem innej gazety, zobaczmy. Fakt, drodzy państwo, obiecał, że schudnie, a przytył przed, po. Minister oczywiście Czarnek, minister edukacji narodowej. Drodzy państwo, tak rzeczywiście jakiś czas temu pan minister powiedział, już nawet się chyba nawet założył, że on schudnie, że tak powiem, tymczasem władza troszkę puchnie, chociaż pana ministra Czarka bardzo serdecznie pozdrawiamy i przechodzimy i rozpoczynamy, no taki kącik, można powiedzieć, kulinarny, no bo są tacy, którzy walczą z nadwagą, inni natomiast walczą z tym, że są szczupli. Ten ciężki bój wziął na swoje barki oczywiście Korwin-Mikke, nasz prezes ukochany, i postanowił pokazać. Burgerowa dieta cud. Janusz Korwin-Mikke zrzucił już 3,5 kg. Drodzy państwo, pamiętacie, tydzień bądź dwa tygodnie temu pokazywaliśmy słynne wyzwanie Janusza Korwin-Mikkego, że on będzie jadł tylko fast foody, tylko to świństwo i będzie się tym sposobem nieźle trzymał. Trzyma się politycznie, jak każdy widzi, jeszcze żyje i trzymamy za to kciuki, chociaż to Janusz Korwin-Mikke powiedział kiedyś o Joe Bidenie, nawiązując do wizyty w Europie. W sumie plus tego, że Joe Biden zostanie prezydentem, jest to, że wkrótce umrze. Chodziło oczywiście o wiek. My się oczywiście odcinamy od umierania i pana Korwin-Mikkego, i Joe Bidena oczywiście też. I idziemy dalej, ponieważ Korwin-Mikke zaraził, że tak powiem, tą dietą również całą rodzinę. Jedzenie zdrowej żywności jest nudne, a te kiełki, ale niezdrowej, też się okazuje. Rano mrożona pizza, lunch nóżki z kurczaka, obiad burger, kolacja paluszki rybne, nowy napój bezbarwna orężada, a inni jedzą. Ciężkie jest życie prawdziwego uczonego, testującego hipotezy na sobie. Napisał i pokazał, prawda, zdjęcie rodzinne. Ja mam taką cichą nadzieję, że małżonka je nieco lżej oraz dziecko, i to też życzymy Korwinowi Mikkemu, że tak powiem, żeby jednak trochę zluzował. Kto jeszcze? No jeszcze jest, drodzy państwo, Paweł Kukiz, który podzielił się taką, powiedziałbym, szczerą niezwykle taką opinią w studio. Posłuchajmy. A czy nie obawia się pan, że będzie pan instrumentalnie potraktowany przez Jarosława Kaczyńskiego bo będzie mu pan potrzebny, czy też jest mu pan potrzebny w rozgrywce z Jarosławem Gowinem? Panie redaktor, no, a mnie jest potrzebna do osiągnięcia moich, gdyby nie rozgrywka Jarosława Kaczyńskiego z Gowinem, to ja nie byłbym do niczego potrzebny, a w związku z tym straciłbym szansę na próbę realizacji tych moich postulatów. Złośliwy pan powiedział, do czego jest potrzebny Paweł Kukiz? Do niczego. Tymczasem my się z tym nie zgadzamy. Trzymamy kciuki dla Pawła Kukiza i za Pawła Kukiza. Również odcinamy się od tych wstrętnych, drodzy państwo, hejterów. Kończąc, drodzy państwo, pierwszą część naszego spotkania, smutni, że nie ma z nami Kuby, postanowiliśmy sprawdzić, co tam u Szymona Hołowni, a u Szymona Hołowni grubo. Ludzie, przecież oni nas chowają do strachu. Oni nas chowają do przerażenia, do lęku. A po to nas chowają do lęku, żeby nas mogli przytulać i nas tumanić i mówić, że oni są zbawcami od tego lęku. To jest stary mechanizm huśtawki psychologicznej. Po co oni to robią? To jest... szkoda po prostu gadać, trzeba to jak najszybciej zmienić i sprawić, żebyście wy uwierzyli jako wyborcy, że inna szkoła jest możliwa, że inny rząd jest możliwy. Że inna Polska jest możliwa, a nie Polska ludzi, którzy nas wpychają i generują w nas lęk, obsesję, a za chwilę agresję.
wobec całego świata, bo przecież on chce przyjść i zniszczyć nam dziedzictwo Jana Pawła II. O mój Boże, Rozalka, ola Boga. A przedszkolaki usłyszą słowo konstytucja, nie prostytucja. Konstytucja. Ja się zaczynam martwić o Szymona Hołowni. Jadę na przykład rowerem i tak jadę tym rowerem i się zaczynam strasznie denerwować, bo ten PiS chce mi zabrać ten rower, drodzy państwo. Takie są sytuacje. To są sytuacje trudne. My życzymy Szymonowi Hołowni jak najlepszego zdrowia, każdego rodzaju zdrowia. Żegnamy, żegnamy, bo jakby to powiedział Szymon Hołownia, to się już nie da, po prostu to zmieńmy tę władzę, zmieńmy ten program, kończymy pierwszą część, wracamy po krótkiej przerwie. No i witam ponownie i ponownie nie ma z nami Kuby Maciejewskiego, gdyż Kuba plądruje, chciałem powiedzieć, myszkuje na Ukrainie, gdzie plądruje, absolutnie plądrował to tam Sławek Nowak i to dość skutecznie, a i polska szlachta wcześniej również. Drodzy państwo, ku uciesze tłumów. Idziemy dalej, zaczynamy drugą część bez spiny takim małym kącikiem pandemicznym, pandemiczno-obsesyjnym, obsesyjno-pandemicznym i rozpoczyna nasz Korwin-Mikke oczywiście, który był już w pierwszej części, mówił on o kwestiach również zdrowotnych, jeśli chodzi o żywienie, ale teraz o kwestiach epidemiologicznych z takim zacięciem lekko historycznym. Zresztą posłuchajcie. Pęczony w wyniku COVID-u, to jeśli oskarża Chińczyków, że jest broń biologiczna, no to co nie jest broń biologiczna, bo broń, która zabija ludzi starych i chorych, to daje korzyści krajowi zaatakowanemu, a nie brakuje. Oczywiście, że tak. Po epidemii czarnej śmierci epidemia Europa rozkwitła. Także to jest pełna bzdura mówienie, że COVID jest broń biologiczna. To jest kompletny absurd. Oczywiście, że to jest kompletny absurd. Każdy kraj chciałby, żeby seniorzy po prostu wymarli. Natomiast no, na miejscu Korwina-Mikkego zastanowiłbym się chyba dwa razy nad tą koncepcją, no bo skoro, że tak powiem, broń biologiczna wyniszcza, no tu się chyba już zgodzimy, zwłaszcza populację osób starszych i tu się absolutnie nie śmiejemy, no to nie do śmiechu powinno być również Korwinowi-Mikkemu, który generalnie tej zasadzie dość osobliwej, przyznacie, hołduje. No cóż, jakby wymarli, to by było lepiej, ale co tam, jest mądrzejszy, jak to mówią, czyli nasz ulubiony minister Niedzielski, który z kolei nie zauważył pewnych pandemicznych zmian w centrum Warszawy. Tarcza, znaczy dobrze, że była, to nikt tego nie kwestionuje, tylko ona była niewystarczająca dla bardzo wielu z nich. Wystarczy się przejść po Warszawie i zobaczyć, ile miejsc, ile punktów gastronomicznych padło. Oczywiście pan mi może powiedzieć, że w Izraelu też padły. Nie, ja tylko powiem panu, że jak przejeżdżam przez Nowy Świat, jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali. Może na Nowym Świecie nie, ale jeśli pan chce, to ja, jak mi pan założy to internetowe konto pacjenta i te inne wszystkie takie, to ja panu zrobię taki spacer. Pokażę panu kilka miejsc w centrum Warszawy, naprawdę, które padły absolutnie. Drodzy państwo, tak nawet miałem się coś śmiać z pana ministra Niedzielskiego, ale tak sobie pomyślałem, że się nie będę śmiał. Pan Niedzielski widzi lokale w Warszawie na Nowym Świecie, jadąc do pracy limuzyną. No dlatego widzi, bo połowa padła i są po prostu nowi właściciele. No i jakoś tam to, że tak powiem, sobie działa. Mam nieodparte wrażenie, że jeszcze kilka wywiadów pana ministra Niedzielskiego, a Prawo i Sprawiedliwość z lidera, że tak powiem, sondażowego będzie musiało gonić. I to już nawet nie chodzi. Ale boję się, że i Budka wyprzedzi. No ale zostawmy to, ponieważ jest nadzieja. Nareszcie jest człowiek, który wie wszystko. You know. To jest prezydent United States of Poland, prawda? I to jest Max Kolonko, który Max Kolonko ma pełną wizję, co zrobić i on ma tę koncepcję, you know, i on tę koncepcję właśnie nam sprzeda. As president of the United States of Poland, I also demand financial compensation from the communist China in the amount of $10,000 for the loss of life, loss to economy of our nation, which is what I have stated in the proclamation 4th of July 2019. I will also encourage Sejm of Poland to enact laws allowing the state and citizens to sue the state of China for more. Wzywam jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych III PRL-u do odwołania ambasadorów i całego personelu polskiego z Chin
i zamknięcia wszystkich placówek polskich na terytorium Chin, zresztą od dawna podsłuchiwanych i inwigilowanych przez służby wywiadowcze Chińskiej Partii Komunistycznej. Drodzy Państwo, jesteśmy uratowani. Nie dość, że dostaniemy po 10 tysięcy dolarów od każdego Chińczyka. Nie, każdy Polak dostanie, a każdy, ja już się zgubiłem, kto dostanie te 10 tysięcy dolarów, ale teoretycznie my. Do tego dostanie każdy Huawei'a, że tak powiem, za darmo. Drodzy Państwo, zupkę chińską oraz taką widokówkę z Wielkiego Muru. I co powiedziałem Wam? Ja, the President United States of Poland, Max Kolonko, który, drodzy Państwo, uratował Polski. To jest prawdziwy prezydent. To jest prawdziwy prezydent. A nie taki siedzi w pałacu prezydenckim, do Chińczyków jedzie, ale że po 10 tysięcy nie przywiezie na głowę. Ten do tego tak. Max Kolonko wycofał tych wszystkich ambasadorów, sam się od siebie odciął. Następnie nie abdykował w życiu, gdzie to abdykuje, abdykować to może władca. On jest po prostu prezydentem United States of Poland. Dobrze. Jest inna prezydent, właściwie był była prezydent, bo przecież Max Kolonko jest nadal urzędującym prezydentem, gdyż tylko on podszedł do wyborów 10 maja ubiegłego roku, w związku z powyższym wygrał te wybory. Ale mamy inną panią, która już w wyborach startować nie chciała, ostatni Hanna Gronkiewicz-Waltz, ma olbrzymią wiedzę, bo kilkanaście lat przecież była prezydentem stolicy, ma wielką wiedzę na temat tego, ile co by kosztowało, jakby to trzeba było odbudować. No i taki pałac Saski, który rząd chce odbudowywać. Nie wiadomo po co, panie, Lidla tam postawić, nowe osiedle dla deweloperów, a nie tam, panie, jakiś pałac Saski. Ale dobrze, Hanna Gronkiewicz-Waltz to wszystko wyliczyła, a jak była prezes Narodowego Banku Polskiego, bo młodszym słuchaczom chciałem przypomnieć, że w latach 90. była nim. Skoro ona obliczyła, no to mucha nie siada. A jak nie siada, zobaczmy. Zastanawiam się, jaki to koszt dla miasta, żeby zbudować taki budynek, odtworzyć Pałac Saski. Myślę, że to na pewno byłoby z 70 miliardów złotych. 70 miliardów złotych na odbudowę Pałacu Saskiego? Cały pałac, zgodnie z zasadami konserwatywnymi, pałac Brühla, bo to są dwa. Więc wtedy nie byłoby sensu tylko jednego odbudowywać. 70 miliardów złotych? W sensie, nie, to się, myślę, że około 100 milionów, przepraszam. No właśnie, bo 70 nie, miliardów to myślę, że my... Myślałam o 16 miliardach budżetu Warszawy. Okej, okay. Czyli 100 milionów złotych na odbudowę Pałacu Saskiego. Myślę, około, naprawdę przez kilka lat nie byliśmy w stanie w Warszawie tych pieniędzy odłożyć i znaleźć? Nie, jesteśmy przecież zadłużeni. Drodzy Państwo, ja się za dzisiaj piąteczek, wiadomo, jeszcze meczyk wieczorem, ta rozmowa była popołudniowa, ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz taki, to tam 70 miliardów, pyta prawda, a jest 100 milionów, może i 100 milionów. Drodzy Państwo, w doskonałej formie znajdujemy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Drodzy Państwo, ja nawet tą wodą przepiję do niej. Tam złośliwi by coś powiedzieli, ale my się od nich odcinamy, drodzy Państwo. Hanna Gronkiewicz-Waltz, chociaż, drodzy Państwo, po tych wszystkich spędzonych z Rafałem Trzaskowskim programach bez spiny, to kiedyś ktoś mi powiedział, za Hanką zatęsknicie. Kto tęskni, to tęskni, kto nie tęskni, ten nie tęskni, bo w Polsce jest dużo ważniejsza dyskusja. Nie tam o COVID-zie, drodzy Państwo, nie tam o Nowym Ładzie, nie tam o sytuacji Lewandowskiego Roberta. Jest dyskusja, drodzy Państwo, o rasizmie w obrzydliwej polskiej poezji. Tak, między innymi Juliana Tuwima, ale też w obrzydliwej polskiej literaturze, o czym będzie za chwilę. Zaczynamy ważnym pytaniem. Czy Murzynek Bambo, który jak wiadomo w Afryce mieszka, to wiersz rasistowski? No, niech nam odpowiedzą na to pytanie, bo sami jesteśmy bardzo ciekawi. Czy pani zdaniem wiersz Murzynek Bambo jest rasistowski? Z dzisiejszej perspektywy, kiedy na to patrzę, bo rozumiem, że odwołuje się pani do słów profesora Macieja Gduli. Tak. Ma w pani sobie, klubowego ma w koledzy, sobie, który uważa, że tak, rasistowski powinien sobie być wycofany z kanonu lektur. To znaczy tak, uważam, że nie powinien być, to przede wszystkim jest wiersz Tuwima, uważam, że nie powinien być wycofany, dlatego że można na przykładzie takiego wiersza debatować na temat właśnie rasizmu, tak? Bo są tam elementy, są zdania. Teraz nie pamiętam z głowy, ale jest tam chyba takie zdanie o tym, że jak wypiję mleko, to się wybieli. No to jest rasistowskie, jest stwierdzenie. Ale czy można Juliana Tuwima podejrzewać o rasizm?
zmieniły się czasy, zmieniły się poglądy, inaczej patrzymy na pewne rzeczy. Drodzy państwo, czy można Juliana Tuwima posądzać o rasizm? Jeżeli ktoś atakuje wiersz Juliana Tuwima, no to ktoś by mógł powiedzieć, że jest antysemitą generalnie. No ale wszystko tu się już pomieszało. Ja uważam, że to trzeba zmienić. Jest Murzynek Bambo w Afryce mieszka. W życiu nie Murzynek Bambo. Afroamerykanin w przyczepie pod Detroit mieszka. No i wtedy to zaczyna mieć ręce i nogi. I że tam dalej, że jest wykluczony, ale że przyjdzie Obama z Bidenem, już nie będzie. Ten Trump, nasz koleżka, drodzy państwo, tak myślę, że w tę stronę, chociaż ze mnie taki poeta jak z Janusza Korwina-Mikkego epidemiolog, ale generalnie idziemy w tę dobrą moim zdaniem stronę. Więc już nie będzie Murzynka Bambo, będzie Afroamerykanin, ale drodzy państwo, pojawia się inny problem. Wyłapany został rasizm i to obrzydliwy, drodzy państwo, w czym? W pustyni i w puszczy pięknej, gdzie pięknej, co ja gadam, obrzydliwej rasistowskiej książce dla młodzieży, która powstała piórem Henryka Sienkiewicza. W Polsce generalnie mamy problem z poszanowaniem mniejszości, z poszanowaniem ludzi o innym kolorze skóry, więc na pewno ten problem jest. I ten wiersz, tak również jak lektura w pustyni i w puszczy, mają elementy rasistowskie. Jeśli można uniknąć tego, należałoby unikać takich spraw, a uczyć dzieci tolerancji, akceptacji dla innych w różnych aspektach, ale także w aspekcie koloru skóry. Tu widać, że taki wiersz wywołuje konflikt wśród rodziców, więc ten problem na pewno jest. Oczywiście, że wywołuje konflikt wśród rodziców. Na przykład ja jako rodzic zaatakowałem długopisem oraz tym urządzeniem rodzica, który jest za tym, żeby Kali miał jednak prawa wyborcze. No wiadomo, że Staś i Nel mają jedynie prawa wyborcze, mimo że są nie latami, ale nie ma znaczenia absolutnie, ponieważ Kali tych praw wyborczych nie ma. Ja, drodzy państwo, naprawdę próbowałem to wszystko rozkminić i nie mam kompletnie żadnej koncepcji. Piszcie w komentarzach na YouTubie. Może gdyby Kuba był w studiu, a nie fru po tej Ukrainie, to mógłby mi jakoś pomóc w tej kwestii, zwłaszcza, że pewnie państwo zauważyli, że Kuba naprawdę z takim kompletnym rozjazdem patrzył na panią, która mówiła podobne brednie. Jakie brednie, ważne uwagi dotyczące polskiej literatury. Koniec z tym. Nawet to też trzeba byłoby się zabrać za inne rzeczy Henryka Sienkiewicza. Na przykład taki Niemiec, taki krzyżak, prawda? To są tacy krzyżacy, nie? No i jak można ich atakować? Jak można z nimi toczyć bitwę? To jest wykluczenie tylko dlatego, że są Niemcami? Dejcie, ludzie, spokój, jak bawiła moja babcia. Idziemy dalej, ponieważ i wchodzimy już powoli w atmosferę szum morza, piękny piasek, piękne ciała, jak widzieliśmy w części pierwszej. Okazuje się, że Platforma Obywatelska zamierza nas zaczepiać na plażach, tak jak to robiła w roku ubiegłym. Z jakim skutkiem dziś widzimy? W zeszłym roku miała 20-kilka% poparcia, dziś ma jakieś 14%. No ale nie schodzą z tej ważnej drogi, bo droga jest ważna, jak mawiał prezydent Komorowski. Ważne, żeby iść środkiem polskiej drogi. Jakim środkiem? Posłuchajmy. Pamiętam jak dziś waszą akcję plażową, kiedy do wypoczywających nad Bałtykiem podchodziliście i konstytucję im chcieliście serwować. Ale to będziemy robili. Panie doktorze. Do Czasowiczów, plażowiczów, do wszystkich tych, którzy są z nami i będą z nami, będziemy szli i będziemy opowiadali o tym, co chcemy zrobić i jak to zrobimy. Ależ my to powtórzymy. My będziemy chodzić na plaży, drodzy państwo, strzeżcie się, ale jest ktoś, kto nas broni na plaży. Broni swą piersią, broni swą posturą, broni przede wszystkim swoją postawą, prawdziwą katolicką postawą. U nas na Podlasiu to nie ma tego, nie chodzą te lewaki, panie. U nas jak jest baba, to jest baba, chłop to chłop. I minister Andruszkiewicz, bo o nim mówię, udał się właśnie na plażę, no w takim celu, żeby nas chronić, żeby nas bronić. Minister chłodził się nad morzem, chłodził się morzem i piwem, drodzy państwo. No, bronił nasz minister Andruszkiewicz, nas i nasz minister Andruszkiewicz. Tam się przebierał, piwko popijał i bardzo dobrze, bo trzeba jakoś żyć. Dobrze, no to w takim razie teraz Grzegorz Braun, którego haniebnie wyrzucono z debaty. Pan Grzegorz Braun, bardzo proszę powiedzieć, do kogo pytanie, jak ono brzmi?
Pani wojewodo, kiedy przyjdzie jesień, a może szybciej, i szkolony psychopata Niedzielski ogłosi kolejną panie pośle, czy to pan... jest ten moment, o którym mówiłem. Nie pozwolę używać takich sformułowań w moim programie. Bardzo dziękuję panu za udział. Ostrzegałem pana, że nie będę tolerował języka. Pan sam wystawia sobie świadectwo. Tak, wystawiam sobie świadectwo. Pan również nie pozwolę. Publiczność to słyszy. Rzeczywiście publiczność to słyszy, publiczność to usłyszała. I niestety będziemy kończyli nasze spotkanie. Czas nam się skończył. Chcielibyśmy jeszcze kilka materiałów państwu pokazać, ale zeszło nam głównie na rozmowie z Kubą Maciejewskim, na którego liczę już w przyszłym tygodniu, a my kończymy i nisko się państwu kłaniamy.